Cześć, ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smartphone Ideas. W kolejnym z moich poradników pokażę Wam dwie metody na pobranie klipów z Facebooka. Zaczynamy! Na początku mam ogromną prośbę. Na Facebooku lądują różne klipy i pamiętajcie, żeby pobrane materiały wykorzystywać zgodnie z prawem, regulaminem Facebooka i wolą autorów. Jeśli przyda Wam się ten poradnik, to będę Wam wdzięczny, jeśli zostawicie mu łapkę w górę. To bardzo pomaga mi rozwijać kanał. Jeśli interesuje Was więcej materiałów o tym, jak ogarniać w komputery, to śmiało subskrybujcie Smartphone Ideas. Już teraz znajdziecie tu sporo ciekawych filmów. W tym poradniku pokażę Wam dwie metody pobierania widocznych dla Was klipów z Facebooka. Z profili, wydarzeń i grup, w tym grup prywatnych. Pierwsza metoda jest szybsza i prostsza, ale pobierzemy dzięki niej tylko wersję filmów niskiej jakości. Druga metoda jest odrobinę bardziej zaawansowana i może na początku niektórych przestraszyć, ale jeśli wszystko zrobicie tak jak ja, to powinno Wam to zająć kilka minut. Będziemy do tego potrzebowali przeglądarki Google Chrome oraz popularnego odtwarzacza filmów VLC Media Player. Bez instalowania szemranych downloaderów lub udzielania dostępu do Facebooka różnym wtyczkom do przeglądarki. Jeśli chcecie od razu przeskoczyć do drugiej metody, to możecie to łatwo zrobić na dole na pasku przewijania. Zaczynamy oczywiście od łatwiejszej metody. Najpierw znajdujemy film, który chcemy zapisać, czy to na grupie, czy w wydarzeniu. Musimy teraz znaleźć bezpośredni link do tego filmu. Ja zawsze klikam na datę albo czas od publikacji przy filmie, wtedy przenosi mnie na odpowiednią stronę. Teraz jesteśmy na stronie filmu i u góry na pasku adresu mamy bezpośredni link do tej strony. Kolejnym krokiem będzie delikatne wyedytowanie tego adresu. Klikamy na niego tak, żeby wyświetlił się w całości razem z częścią protokołu HTTP. W Google Chrome muszę po prostu kliknąć dwa razy. Następnie usuwamy całą część zawierającą HTTPS oraz www i zastępujemy ten fragment frazą mBasic, którą oddzielamy kropką od słowa Facebook. Wciskamy Enter. Po chwili wyświetli nam się okrojona strona filmu. Kiedy na niego klikniemy, w przeglądarce Chrome otworzy nam się nowe okienko z odtwarzającym się filmem. Pamiętajcie, że w innych przeglądarkach może to wyglądać odrobinę inaczej. Teraz wystarczy kliknąć na trzy kropki w prawym dolnym rogu filmu i wybrać Pobierz. Film pobierze nam się na dysk. Jak już wspominałem, jest on w minimalnej dostępnej na Facebooku jakości, ale jeśli zależy nam tylko na jego merytorycznej zawartości, to powinno wystarczyć. Przechodzimy do drugiej metody. Podobnie jak w poprzednim przypadku, najpierw znajdujemy film, który chcemy pobrać. Wchodzimy na jego stronę klikając na datę publikacji. Jeśli film się odtwarza, to zatrzymujemy go. Zanim przejdziemy dalej, ręcznie ustawiamy jakość odtwarzanego filmu na najwyższą dostępną. Teraz trochę poczarujemy. Wciskamy na klawiaturze któryś ze skrótów klawiszowych. F12 lub Ctrl, Shift i I. Powinna nam się otworzyć taka groźnie wyglądająca konsola dla deweloperów. Nie bójcie się, nie da się tutaj niczego w waszym komputerze popsuć. Jeśli będziecie chcieli konsolę zamknąć, to możecie to łatwo zrobić, klikając na X-a w jej prawym górnym rogu. Mając otwartą konsolę, przechodzimy do zakładki Network, a następnie w filtrach poniżej zaznaczamy XHR i maksymalnie poszerzamy kolumnę z nazwą. Teraz musimy się skupić. Zaczynamy odtwarzanie naszego filmu. Po prawej stronie, w głównym oknie konsoli, zaczną się pojawiać nowe pozycje. Zwróćcie uwagę na dwie powtarzające się, które zaczynają się długimi ciągami liczb oddzielonymi znakiem podkreślenia. Są to ścieżki audio i wideo naszego pliku. Możemy teraz zatrzymać odtwarzanie filmu, żeby dodatkowo nie zaśmiecać okienka konsoli. Ścieżka audio z reguły ma rozszerzenie MP4. Ścieżka wideo może mieć zarówno rozszerzenie MP4, jak i WebM. Aby się do tych dwóch ścieżek dobrać, klikamy prawym przyciskiem od myszki na pierwszy plik, wybieramy Copy, a następnie Copy Link Address. Teraz w przeglądarce otwieramy nową kartę lub okno i w pasku adresu wklejamy skopiowany link, ale na razie nie wciskamy Enter. Przechodzimy na sam koniec wklejonego adresu. Powinny tam być dwa fragmenty tekstu zawierające frazy Byte Start i Byte End. Facebook, aby zmniejszyć obciążenie sieci, pozwala naszej przeglądarce pobierać stopniowo po fragmencie odtwarzanych plików. Te dwa ostatnie segmenty odpowiadają właśnie za powiedzenie przeglądarce, który fragment pliku może pobrać i wyświetlić. My chcemy zobaczyć cały plik, więc usuwamy ten segment adresu od przedostatniego znaku ampersand włącznie do samego końca. Teraz możemy wcisnąć Enter. Jak widzicie, trafiliśmy na ścieżkę audio naszego klipu. Klikamy na trzy kropki w prawym dolnym rogu odtwarzacza i wybieramy Pobierz. Ścieżkę audio mamy pobraną, więc możemy zamknąć przed chwilą otwartą kartę i wrócić do konsoli dewelopera. Wykonujemy dokładnie tą samą procedurę z drugim plikiem. Klikamy prawym od myszki, Copy, Copy Link Address. Otwieramy nową kartę lub okno przeglądarki i wklejamy link. Idziemy do końca i usuwamy niepotrzebny fragment. Po wciśnięciu Enter widzimy ścieżkę wideo naszego pliku, bez dźwięku, za to w dużo lepszej jakości niż przy użyciu pierwszej metody.
Analogicznie do ścieżki audio klikamy na trzy kropki w prawym dolnym rogu i wybieramy pobierz. Mamy już na dysku pobrane z Facebooka dwa pliki, ścieżki audio i wideo naszego klipu. Teraz musimy je jakoś połączyć. Użyjemy do tego popularnego i prostego programu VLC Media Player. Możecie go pobrać ze strony videolan.org. Link oczywiście będziecie mieli w opisie do filmu. Polecam pobrać jego wersję przenośną, spakowaną w archiwum ZIP. Nie będziecie wtedy niepotrzebnie zaśmiecali rejestru systemowego, jeśli nie używacie tego programu na co dzień. Wypakowałem już sobie przenośną wersję VLC Media Playera na pulpit. Po jego włączeniu przechodzę do lewego górnego rogu okienka i wybieram plik, a następnie konwertuj, zapisz. Teraz musimy wciągnąć na główną listę nasz plik wideo. Wciskamy przycisk dodaj i przechodzimy do folderu, gdzie mamy zapisane dwa przed chwilą pobrane z Facebooka pliki. W sytuacji, kiedy macie dwa pliki MP4 i nie wiecie, który z nich to plik wideo, zwróćcie uwagę na ich rozmiar. Plik wideo będzie w tej sytuacji dużo większy. Ładujemy plik wideo na główną listę, zaznaczając go i klikając otwórz. Teraz, aby nałożyć na nasz plik warstwę audio, wybieramy checkboxa pokaż więcej opcji, a następnie synchroniczne odtwarzanie innych plików multimedialnych. Następnie musimy wskazać programowi plik ze ścieżką audio, którą ma dołożyć do klipu wideo. Aby to zrobić, wciskamy przycisk przeglądaj, a następnie dodaj. Znajdujemy nasz plik audio, pamiętamy, żeby wybrać ten mniejszy, zaznaczamy go i wybieramy otwórz. Mając go na liście, wciskamy przycisk wybierz. Jeśli potrzebujemy, to możemy nasz klip łatwo przyciąć, wpisując tutaj czas rozpoczęcia i zakończenia fragmentu, który nas interesuje. Mając wszystko ustawione, wybieramy przycisk konwertuj, zapisz. Otworzy nam się ostatnie już okienko, w którym musimy wybrać sposób kodowania naszego pliku. Ja proponuję Wam zostawić wideo w H.264 i audio MP3. Ta kombinacja jest najbardziej uniwersalna. Musimy jeszcze wskazać, gdzie program ma zapisać połączony plik. Przy polu plik docelowy wybieramy przycisk przeglądaj i wskazujemy miejsce, gdzie chcemy, aby wylądował nasz połączony plik. Ja zapiszę na pulpicie. Musimy jeszcze nadać mu jakąś nazwę, po czym możemy kliknąć na zapisz, a następnie na start. Program zacznie teraz zapisywać nasz plik. Postępy zobaczymy na pasku przewijania. Po zakończeniu całego procesu idziemy na pulpit. Jak widzicie, nasz plik elegancko odtwarza się w wysokiej rozdzielczości z warstwą audio. To tyle. Jeśli przydał Wam się ten poradnik, to pamiętajcie, żeby zostawić mu łapkę w górę. Zajrzyjcie też na mój kanał i zostawcie suba. Do usłyszenia. Cześć.